Pierwsze forum, na którym byłem, to było we Wrocławiu, to było w październiku. Forum jest rodzajem integracji, doskonali umiejętność pracy w grupie. Byłem na pierwszym forum w Szczecinie ze względu na niewidomego uchodźcę Ukraińca, którym się opiekowałem wtedy, mieszkał u mnie w domu. I tak się zbliżyłem do forum i tak mnie to zaciekawiło, zainteresowało to, co na forum się dzieje. To bogactwo, z którego sam garściami czerpałem, że na zaproszenie na kolejne forum odpowiedziałem z wielkim entuzjazmem i jestem do dzisiaj. No, jesteśmy małą grupą teraz i powiem szczerze, że ogólnie myślałam, że w małej grupie nie da się dużo zrobić. Tym bardziej, że dużo z nas nie było przygotowanych, a zauważyłam, że w tej małej grupie naprawdę da się sporo robić, nawet więcej niż w tych dużych. Przemek, który nas uczy śpiewać, wyciska z nas ostatnie soki, jest okropny, niczego nam nie odpuszcza, niczego nam nie może podarować, nad niczym nie może przejść do porządku dziennego, męczy nas strasznie, znęca się nad nami. I to jest po prostu niesamowite. To, co on potrafi wydobyć z naszych amatorskich gardeł, jest niesłychane. Czy ludzie mnie kochają? No, jestem w stanie uwierzyć, ponieważ sam kocham ludzi. Dlatego myślę, że gdzieś to się odbija z drugiej strony. Kto wie, może mnie kochają. No, mam nadzieję, że będziemy się nadal spotykać. Że może wyjdzie jakieś wspólne nagranie na YouTubie, albo jakieś nagrywanie, jakieś koncerty. Marzę, życzę sobie i czekam na to, żeby kolejne forum zaskoczyło mnie jakimś kolejnym wyzwaniem.